Jest informacja z prac Rady Miejskiej w Chojnicach za kadencję 2010-2014. Chciałem Państwa poinformować, że Rada Miejska w składzie 21 radnych została wybrana w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku. Od dnia 22 września 2014 roku Rada Miejska pracuje w składzie zmniejszonym o jedną osobę 20 radnych, w związku z że jeden radny złożył rezygnację z prac Rady. W minionej kadencji Rada Miejska zbierała się na 47 sesjach, na których średnia frekwencja była bardzo dobra, wynosiła 92,5%. I tak w roku 2010 odbyły się 3 sesje, frekwencja 96%, w 2011 12 sesji, frekwencja 97%, w 2012 12 sesji, frekwencja 87%, 2013 12 sesji, 91%, w roku 2014 frekwencja 89%, 8 sesji. W ciągu kadencji podjęto 549 uchwał, łącznie z uchwałami, które zostały podjęte w dniu dzisiejszym. W 2010 podjęto 34 uchwały, zrealizowano 34. W 2011 roku podjęto 139 uchwał, zrealizowano 127, w trakcie realizacji jest 12 uchwał. W 2012 podjęto 122 uchwały, zrealizowano 105, w trakcie realizacji jest 8 uchwał. W 2013 podjęto 131 uchwał, zrealizowano 115, w trakcie realizacji 16 uchwał. W 2014 podjęto 119 uchwał, w trakcie realizacji jest 47, zrealizowano 72. Przegłosowano również 38 wniosków na sesjach. W 2010 3 wnioski, w 2011 15 wniosków. W 2012 7 wniosków, w 2013 9 wniosków i w 2014 4 wnioski. Rada Miejska pracowała także w 7 komisjach stałych oraz w Radzie Samorządów Osiedlowych. Może takie sprawozdanie z komisji krótkie. Komisja rewizyjna zbierała się na 78 posiedzeniach, podejmując 88 wniosków. Nie będę może Państwu wszystkich wymieniał, to wszystko będzie podane w biurze Rady do sprawdzenia. Komisja Budżetu i Rynku Pracy zbierała się na 54 posiedzeniach. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkań zbierała się na 52 posiedzeniach. Komisja Kultury i Sportu zbierała się na 51 posiedzeniach. Komisja Społeczna na 44. Komisja Edukacji na 53 posiedzeniach. Komisja Ochrony Środowiska na 46 posiedzeniach. Rada Samorządów Osiedlowych zbierała się na 47 posiedzeniach. Są to takie dosyć suche dane, ale jestem zobowiązany ją Państwu przedstawić. Reszta będzie w sprawozdaniu, które przekażę z naszego posiedzenia. Chciałbym teraz Państwa radnych poprosić o podziękowanie za pracę w tej Radzie. Poprosił może bym Biuro Rady, jeżeli można, o wniesienie podziękowań dla radnych, kierujących samorządów osiedlowych, także dla Panów Burmistrzów. Władza ustawodawcza i wykonawcza za tą pracę, za to, że te 4 lata integrowały się na słowu programu, który organizowaliśmy. Ja nie zapomnę tych ważnych momentów, ale to wszystko z serdecznie dziękuję. Pani Maria Dąbrowska. Pan Kazimierz Rebek. Pan Edward Gabryś. Pan Krzysztof Kaliszak. Pan Rafał Mielecki.
Andrzej Mielki. Trzeba dodać, jestem jedyny radny, który ma pełną kadencję ze wszystkich kadencji, które był radny. Andrzej, gratuluję Ci. Jesteś jedyny. Pan Tomasz Pajdak. Na razie spojrzę mi prosto w oczy, że coś mi grozi. Pan Leszek Kliński. Pan Marian Rogenbuch. Zgabić tym rogiem, bo są takie same. Zapomnieć na koniec.
uśmiechnijmy się. Fidel. Ja do pana Jacka nie. Każdego, to jest dobry. Kościoła, teraz to prawdziwe. Jurek, to jest Jurek.